Drodzy braterstwo, Bóg jest Bogiem dobroci. Jest też przeciwnik, który jest drugą stroną, jest z kolei tym, który jest przeciwko tej prawdzie, przeciwko tej dobroci, o czym dzisiaj w szkole sobotniej mówiliśmy. Wierzący w Boga powinni czynić dobro, a owocem dobra jest też pokój, miłość. Bo jeżeli będzie to egoistyczna miłość, to ona nie będzie wywierała dobry wpływ na innych. Chcę wam historię prawdziwą. Ja opowiadam tak dla dzieci, tak i dla nas. Przypominam sobie i nam historie prawdziwe. Historia z Chin. Dzisiaj siostra, która prowadziła w szkole sobotniej, coś nadmieniła z doświadczeń Chin. Ja właśnie stamtąd chcę zaczerpnąć informację, która jest prawdziwą informacją. Oto w Chinach mamy wiele uczelni, szczególnie uczelni, których się uczą też wyznawcy hinduizmu, wyznawcy islamu, różnych denominacji, ale też i niektóre chrześcijańskie. I drodzy, do jednego miasteczka niedużego, nie tak jak tu siostra opowiadała, Sara, milionowe prawie, ale niedużego miasteczka sprowadzili się kaznodziejowie, braterstwo, których tam przeniesiono brata, żonę jego i chyba mieli dwójkę dzieci. I oni mieli służbowy domek, ten kościelny, niedaleko tej uczelni, takiej chrześcijańsko-niechrześcijańskiej, bo prowadzili niechrześcijanie, ale chrześcijanie mogli też tam niektórzy studiować. I co ciekawego było, kiedy następowały te święta kultu, powiedzmy, pozachrześcijańskiego, chińskie święta i tak innych tam jeszcze denominacji, studenci wyjeżdżali, ale niektórzy byli biednymi i daleko od ich były te ich domostwa, to oni zostawali tam podczas tych wolnych, feryjnych dni. I postanowił ten kaznodzieja, postanowił z żoną, że będziemy przygotowywali dla tych studentów, którzy zostawali, posiłki, obiady codziennie. I przygotowali codziennie obiady, a w sobotę szczególny był zawsze obiad jakiś taki lepszy, specjalny i oni przez to starali się opowiadać Ewangelię. Bo dobro zwycięża, zło oczywiście przegrywa. I wracając dalej do tej historii, drodzy, przyzwyczaili się ci studenci, ich tam niedużo zostawało, bo ktoś pomyśli, no 1000 ludzi zostało. Nie, nie, tam były grupki, 20, 15 osób zostawało, ale tych gościli codziennie. Nie śniadania, kolacje, tylko obiady. I drodzy, kiedy przyszedł, przez kilka lat tak było, kiedy przyszedł czas, Kościół powołał znów ich na inne miejsce, tak jak to tutaj brat Ples był przenoszony, ja przenoszony, czy jeszcze inni, na inne miejsca na pracy. Ich przenieśli. Drodzy, minęło znów kilka lat. W tym terenie, gdzie była ta uczelnia i w okolicach było wielkie trzęsienie ziemi. Kiedy tym trzęsieniu ziemi zginęło mnóstwo ludzi, a wielu trzeba było ratować, bo byli pod gruzami tych swoich domostw i tak dalej. I drodzy, ten kaznodzieja i żona jego przyjechał z grupą medyczną. Przyjechali też inni adwentyści z grupami medycznymi, żeby pomagać. I tamtejszy przedstawiciel urzędu powiedział, żadni chrześcijanie nie będą nam tu pomagać. Mamy swoje medyczne grupy, nie będą tu chrześcijanie, bo chrześcijanie będą nam zaraz ewangelizować. Pomagając, zaraz ewangelizować. Zasmucił się ten kaznodzieja, ale ten kaznodzieja poszedł do tego urzędu i do tego zwierzchnika urzędu i mówi, że on chciałby pomóc. On ma grupę medyków, i ratowników i lekarzy, chciałby pomóc tym ludziom. A on mówi, ty możesz swoją żoną i grupą medyczną pomagać. Zdziwieni byli inni adwentyści, jak to on, czy dlaczego on jest tak wybrany, a tamci nie mogą tego robić, a on może. I zadali pytanie temu urzędnikowi. A on powiedział tak. Wiele lat temu ja byłem jednym z tych studentów, których on gościł w domu. I ja zrozumiałem, że są to wspaniali ludzie. I im pozwalam, żeby działali. I działali, dopóki tam mogli, prawda, odszukać tych rannych, czy opatrzyć rannych. niektórych pochować i tak dalej. Dlatego też, drodzy, historia pokazuje, przynajmniej ta prawdziwa historia pokazuje, że życie, które wiąże się z Chrystusem, gdy wiążemy się z Nim, to jest życie, które emanuje światłem na zewnątrz. I to światło może ja nie zauważę, ale inni zauważą. I do tego światła, tak jak komary, prawda, lecą do światła, tak samo ludzie będą przychodzić przez człowieka do Chrystusa. Wśród historii, które moglibyście wyczytać, ja podam historię wyjętą z księgi pierwszej Samuela. I oto w pierwszej księdze Samuela jest historia, którą znacie. Nie musicie nawet otwierać Pismo Święte, ale ja muszę otworzyć, bo nie wiem, czy puszczacie to w eter, czy nie, ale bez względu na to ludzie nie znają tak Pisma Świętego na zewnątrz, powiedzmy, jak adwentyści, czy inni chrześcijanie, nie mówię tylko o adwentystach, i dlatego też staram się czytać teksty Słowa Bożego od pewnego czasu, kiedy już nagrywane są rozważania biblijne. 26 rozdział pierwszej księgi Samuela. I teraz, zanim przeczytam pewne teksty z tego rozdziału, chcę powiedzieć, że w 8 rozdziale pierwszej Samuela, pamiętacie, o co naród izraelski zaczął prosić Samuela? Tak, a przez Samuela Boga, króla. I Bóg jakie słów użył? Że oni nie ciebie, Samuelu, mnie lekceważą, mnie znieważają. Zależy, jaki przekład weźmiemy. Ale Bóg mówi, wybierz. Dobrze. Niech doświadczą, chociaż ich ostrzegał. Pamiętacie, co mówił, co król będzie, czego będzie żądał, co chce od was i tak dalej, czego będzie żądał. Zatem mieli króla Saula. I oto czytam 26 rozdział, 1 Samuela 1-4, takie słowa. I przyszli Zyfejczycy do Saula, do Gibei, z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. Ruszył tedy Saul i przyciągnął ku pustyni Zywa, z nim 3000 wojowników wybranych z Izraela, by tropić Dawida na pustyni Zyw. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, która jest na skraju puszczy koło drogi. Dawid zaś przebywał na pustyni. Gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Drodzy, Bóg troszczy się o ludzi specjalnej troski. I tutaj był Dawid, bowiem Bóg wybrał nie Saula, chociaż im pozwolił to, ale wybrał Dawida. I dlatego tego Dawida strzegł. A co przeżył, to pamiętacie, przybliżę za chwilę. Dawid uciekał przed Saulem. Wiecie dlaczego? Wiecie, że chciał go Saul oczywiście zabić. Ale Bóg troszczył się o niego. Tak troszczy się o chorych, o cierpiących, o potrzebujących. Troszczył się o niego. Ale kiedy Dawid uciekał, skrył się w krainie Zyfejczyków. W ogóle miasto Zyfeja pochodzi od wnuka Kaleba, o którym w kronikach napisane jest od tej nazwy, bo wnuk Kaleba miał Zyf na imię. I drodzy, czyli to było pewne też pokrewieństwo. Mieszkańcy tego kraju, tego miasta, licząc na przychylność Saula i na dary, które otrzymają od Saula, przyszli zdradzić, gdzie jest Dawid. Wiecie co, braterstwo, wy znacie na pewno, być może ktoś był, ale znacie na pewno z telewizji i tak dalej. Kiedy pracowałem jeszcze jako przewodniczący diecezji, odwiedzałem wszystkie przecież zbory i miejsca, gdzie mamy grupy czy nie grupy. I drodzy, byłem wiele razy w Markowej. Znacie historię Ulmów. Nie byłem w ich domu, ale braterstwo, którzy mieszkają w tej Markowej, pokazywali mi, który to jest dom. Nie weszliśmy do tego domu, ale pokazywali. To jest ten dom, gdzie rozstrzelali Niemcy całą rodzinę z dziećmi Ulmów. Dlaczego? Bo ktoś zdradził, że oni przechowują Żydów. Tak samo jak Józefejczycy zdradzili, że Dawid jest tam na tym pustyni, właściwie takim wolnej przestrzeni, niedaleko miasta tego Zefejczyków. Ta okoliczność wzbudziła demona w Saulu. Ponownie zebrał wojowników i wyruszył w pościg za Dawidem. Ale przyjaciele Dawida powiedzieli, co zrobił Saul. Jest to przeciwko tobie wystąpili z tą grupą wojowników. Jest to przeciwko tobie zrobione. Lecz Dawid z małą grupą ludzi wystąpił i poszedł do obozu Saula, tego przeciwnika, ale poszli wieczorem, w nocy. I doszli do namiotu Saula królewskiego. Dawid wszedł do namiotu śpiącego Saula. To jest nieprawdopodobne, a jednak historia pokazuje biblijna, że jest to prawdziwe. On poszedł jakby w paszczę bestii. No przecież on mógł się obudzić i od razu tam miał przecież w otoczeniu wojsko. Włócznia Saula wbita była obok głowy Saula. Odpoczywał, ale z nim spali również ci, którzy mieli go bronić. Pamiętacie? Miał go bronić Abner, ten głównodowodzący, grupa wojskowa. Głęboki sen. Ale drodzy, Dawid miał z sobą pewnego krewnego, który miał na imię Abiszaj. 8 wiersz, 26 rozdział. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz tą włócznią do ziemi za jednym uderzeniem, a drugiego już nie będzie potrzeba. Nastawienie Dawida i Abiszaja. Drodzy, zło chciał tym sposobem jakby poskromić Abiszaj. Zło wystąpienia przeciwko pomazańcowi pańskiemu Dawidowi. Ale reakcja Dawida, tego, którego Bóg miał, nad którym miał pieczę, o którego się troszczył, była inna. Wiecie jaka? Bo nienawiść prowadzi do zła, a często do tragedii. Zanim o reakcji Dawida historię. Wiecie, lubię historię czytać, zapamiętywać, zapisywać. A jak ktoś opowiada ciekawą historię, to ja pytam, czy to mogę powiedzieć? Tak, prawdziwa. Dobrze. Działo się, przykro mi, ale działo się to w adwentyzmie. Może jedyna taka pociecha dla nas, czy może nie pociecha, że to nie było w Polsce. Ale w Polsce może się podobna historia działa. Do zboru przyszedł młody człowiek, 28-letni, nawrócił się, przyszedł. A kiedy przyszedł, on był biznesmenem, miał firmę dużą, bardzo dobrze prosperującą, i on zaproponował zborowi, do którego przyszedł, zaproponował, że jeżeli ktoś chciałby pomnożyć swoje dobra materialne, które ma, to może pewne kwoty wpłacić do firmy, a firma dobrze prosperuje, będzie miał procenty, oprócz tych pieniędzy będzie miał procenty. Nie bardzo się tak pewnie czuli, bo niedawno przyszedł do zboru. Niektórzy już to zrobili, niektórzy przypatrywali się, minęło tak 2 lata. No ale ci, którzy przypatrywali, widzieli, że ci im opowiadają, słuchaj, jako przykład, to nie jest ta suma, ale jako przykład, dałem 500 zł, a dostałem 600. No to jak to? A zatem zaczęli się ludzie gromadzić i wpłacać na konto tej firmy. Po 5 latach przyszedł kryzys. Firma, jak to mówi, splajtowała, zbankrutowała. Wystąpili przeciwko niemu członkowie zboru, ale on mówi, ja musiałem spłacić państwu, ich podatki, te wszystkie tam sprawy załatwić i ja nie mam już czego. A więc sąd był i osądzono go na 5 lat więzienia. Drodzy, kiedy go osądzono na 5 lat więzienia, przez 5 lat, przykro mi to powiedzieć, nikt oprócz starszego małżeństwa nie przyszedł do więzienia tego młodego człowieka. Tak byli nastawieni negatywnie, jakoby wierzący ludzie. Diabeł działa na wierzących tak samo, jak na tych na zewnątrz, a jeszcze więcej, bo on chce wyrwać ich spod skrzydeł pańskich. I drodzy, kiedy ta historia podaje dalej, kiedy on był w tym więzieniu, zachorował na nowotwór. W tej chorobie zmarł w więzieniu. Państwo mu zrobiło pogrzeb, tam zajęła się trochę ta rodzina starsza, która przychodziła go odwiedzać. I na pogrzebie oprócz kapelana i umarłego była tylko dwuosobowa rodzina. Nikt nie przyszedł więcej. Jakie światło. Ja myślę, że to światło Abnera podobne. Abiszaja, który się chciał zemścić. Drodzy, historia ta prawdziwa, ona pokazuje podobne wydarzenia, które miały w Starym Testamencie wydarzenie. Mianowicie, pamiętacie, co powiedział Abiszaj? Jeden raz uderzę i koniec, nie ma go, nie ma Saula. Jak zareagował Dawid, który był w szczególnej opiece Bożej, a dzisiaj mamy o tym mówić, nie tylko o głodnych, bez ubrania czy coś takiego, nie, nie. Również i ten aspekt. Ten sam 26 rozdział, wiersz od 9 czytam. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. To też weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę, i odejdziemy. Jeszcze 12 rzekł Dawid, zabrał włócznię i dzban z wodą, które były u głowy Saula, i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. Któż odważy się na pomazańca pańskiego? Bóg wybrał lud, jednostkę, społeczeństwa, wielkie i małe rzesze ludzi. Któż odważy się? Są tacy, którzy odważą się, ale to oni zginą. Dawid, chociaż był wybranym, on powiedział: uchowaj mnie, Panie, abym ściągnął rękę moją na pomazańca pańskiego. Ale wziął tą włócznię, wziął ten kubek na dowód i w bezpiecznym miejscu Dawid rozmawiał z Abnerem, przywódcą wojska, i powiedział 13 i dalej. Następnie Dawid przeszedł na drugą stronę, stanął w pewnym oddaleniu na szczycie góry, tak że znaczna przestrzeń była między nimi. Wtedy zawołał Dawid na wojsko i na Abnera, syna Nera, tymi słowy: czy nie odpowiesz, Abnerze? Abner odpowiedział: któż ty jesteś, że wołasz na króla? Ja. I rzekł Dawid do Abnera: wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu. Dlaczego tedy nie strzegłeś swego pana króla? Ktoś z ludów targnął bowiem, aby zabić króla twojego pana. Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś. Jako żyje Pan, zasługujesz na śmierć, że nie strzegłeś swego pana, pomazańca pańskiego. Popatrz, gdzie jest włócznia, dzban z wodą, które były u jego głowy. Wiersz 17. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: czy to twój głos, synu mój Dawidzie? A Dawid odpowiedział: mój to głos, Panie, mój królu, pomazaniec, którym się Bóg opiekował, jak się zwraca do człowieka, którego ludzie wybrali. A ponieważ go wybrali, mówi, jest też pomazańcem. Ale to jest mój głos. Królu, Panie, a przecież Dawid był na króla wybrany. Wy znacie historię, co się stało, tak skracam już. Wy znacie historię, co się stało z Dawidem, z Saulem i z jego dziećmi, gdzie w wojnie oczywiście ginie i jego synowie, i on. Ale wiersz 25 podaje takie słowa. Rzekł Saul Dawida: błogosławionyś, synu mój Dawidzie. Wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid swoją drogą, a Saul powrócił na swoje miejsce. Błogosławiony jesteś, będziesz miał powodzenie i wiele zdziałasz. Człowiek, którego Bóg wybierze, nawet najbiedniejszy, najskromniejszy, nawet jeden gdzieś tam w jakimś miejscu, on może więcej uczynić jak 100 wspaniałych mówców lub 100 bardzo zamożnych ludzi. On może więcej uczynić. Dlatego Saul to powiedział. Błogosławiony jesteś, jeszcze wiele dobrego uczynisz. Bóg wyznaczył Dawidowi wysokie miejsce w Judzie. Chociaż nieraz wiara Dawida też była słabsza, ale Bóg go wywyższył i uczynił go królem narodu swego. Nienawiść Saula, Abiszaja zrodziły złe owoce w ich życiu. I Abiszaj zginął, i król Saul z synami. Podobnie z nami może być. Nie chodzi o doczesną śmierć, chodzi o śmierć ostateczną, wieczną. Powołani zostaliśmy do dobrego życia. Jakie ono jest? I w kontekście tej wybraństwa, wybrany został Dawid, i w kontekście, że mamy też pomagać drugim ludziom, historia ostatnia historia, bo mógłbym tych historii opowiadać. Kto był w Australii, to historia z Australii. Wiele lat temu, ponieważ tam są dosyć ciepłe lata, mieliśmy w ubiegłym roku taką przymiarkę, prawda? Nie wiem, jak w tym roku będzie na ciepłe lato, chociaż dzień, dwa były 40 też, czy więcej. Tam wiele lat temu na południu Australii była wielka susza. Ja nie byłem w Australii, wy byliście, to wiecie, ja może tylko z komputera. Drodzy, strumienie wyschły w rzece. W dole mieszkali rodzina adwentystów, miała gospodarstwo, ale w górze, wysoko w górze mieszkała rodzina nieadwentystów. Ale tak przyjaźnili się, nie byli wrogami do siebie. My swoje, wy swoje. Ale kiedy tak ci na dole, nasi braterstwo, jakoś ostrzeżeni przez Boga i powiadomieni, kiedy tak były jeszcze te dni takie słotne, był deszcz, oni mieli jakie wielkie beczki, zbierali wodę, że w razie jak będzie susza, to dla bydła, żeby było, bo oni mieli też mnóstwo bydła, i dla nas, żeby była też ta woda. A więc zebrali tej wody sporo. Ci na górze już mniej mieli możliwości, bo jak przyszła susza, to tam już tej wody nie było. Na dole jeszcze trochę było. I przyszedł pewnego razu gospodarz, William miał na imię, przyszedł do naszego brata i mówi: słuchaj, ty masz beczki z wodą, ja już nie mam, bydło nie ma co pić, już nie mówię o nas, daj nam część. Przyjechał traktorem z taką wielką beką na wodę i mówi: daj nam część. On mówi to sobie, mam tam 60 centymetrów jeszcze w dużym, takim wielkim zbiorniku, to sobie weź. No, wziął tam ileś centymetrów, tam lustro opadło. Ale za 2 tygodnie przyjechał znów. Mówi: czy możesz mi dać? I wtedy córka tego naszego brata mówi: słuchaj, tata, no ty tak dajesz, ale nie wiadomo, ile będzie trwał ta susza, a co my będziemy mieli? A co my damy naszemu bydłu i tak dalej. A on tak pogłaskał ją po głowie i mówi: córko moja, Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci. Na pewno zatroszczy się i o nas. I okazuje się, że jeszcze było kilka razy przyjeżdżał ten człowiek po tą wodę. A u nich ta woda dosyć tak utrzymywała się w poziomie. Tam trochę opadło w tej bece wielkiej, ale to zostawała. I drodzy, córka była niezadowolona z tego. I kiedyś powiedziała: tata, ja teraz więcej już nie pozwolę na to, żeby on brał wodę. Co my damy naszemu bydłu i z czego my będziemy korzystać, myć się itd. itd. On mówi: córko, Pan Bóg przygotował chmury, gdzie będzie deszcz. I krótko później, za kilka dni zaczęło padać. Dużo deszczu było, znów te beczki napełniały, te wielkie się. I ten góry też miał. I kiedy ten deszcz padał już kilka dni, ten z góry przyszedł i powiedział: jak ja mam Tobie podziękować za uratowanie mojego gospodarstwa? A on mówi: chodź ze mną, podziękujemy wspólnie Bogu naszemu. I to, co on uczynił, zrodziło owoce takie, że za kilka lat ten gospodarz drugi, ten z góry, przyjął też Ewangelię. A dziękowali Bogu oczywiście, modlili się razem Bogu. Historie te pokazują, że Bóg ma szczególną troskę o ludzi, o nas, nasze rodziny, może nieraz błądzące jeszcze, ale Bóg już wie i troszczy się o nich, doświadcza ich i o tych, których na zewnątrz ma jeszcze, w wielu społecznościach. Wyście spotkali, nic nowego nie powiem, ja spotkałem wiele szlachetnych ludzi w Kościele Rzymskim. Mam spotkania ze świadkami też, już byłymi, no ale mają naleciałość. I oni zawsze próbują, jak mówią, to mówią: no tak, myśmy wyszli z katolicyzmu, ale to tacy ludzie źli i tak dalej, u nas to jest dobrze i tak dalej. Ja mówię: nie, tam są też szlachetni ludzie, których Bóg umiłował i oni wyjdą. Nie możecie tak, my świadkowie lepsi od nich. Nie, nie. Drodzy braterstwo, Bóg daje nam dowód opieki nad wybranym narodem, jednostką, rodziną. Ale powinniśmy być wierni Jemu. I te przykłady pozytywne, które przeczytałem, czy którymi się podzieliłem, one pokazują, że Pan Bóg swoje dzieci, jeśli to są może chorzy, może głodni, może w stanie wojny teraz na Ukrainie, czy nie tylko na Ukrainie, ale Pan Bóg nie opuści, bo Pan Bóg ma pieczę. Co powiedział Saul? Jeszcze wiele Bóg uczyni dla ciebie dobrego. Jeszcze wiele będziesz mógł dobra rozsiewać. I kończąc, braterstwo, bo już nie będę historii następną opowiadał, kończąc, braterstwo, chcę przeczytać wam krótki, jakże treściwy wiersz. Ja ten wiersz nazywam często modlitwą, chociaż to jest wiersz, ale on brzmi tak modlitewnie, że tak powiem. Posłuchajmy. To jest wiersz XVII wieku. Ku niebu spoglądam z tej płaczu doliny. O niebo staram się każdej godziny. Żegnam się z światem, Bogu się oddawam. Dzięki serdeczne za opatrzność wznawiam. Oddal ode mnie, Boże świata złości. Natchnij mnie Duchem Świętym, pochodzącym z wysokości